Cześć, tu McGuffin. Nowa epidemia, która zamienia ludzi w gigantyczne, mutageniczne owady, ogarnęła Ziemię. Dzisiaj opowiem o horrorze komediowym z 2009 roku, zatytułowanym Zamotani. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Na początku opowiadania widzimy biuro całkowicie pokryte ogromną siecią pająka. Nieruchomi pracownicy leżą w kokonach na podłodze. Nagle coś przypominające ogromne żądło przybije jedną z osób. Chłopak o imieniu Cooper spóźnia się do pracy i rozmawia przez telefon z ojcem. Jego tata jest niezadowolony z ciągłych problemów Coopera i upokarzających wpadek, które szkodzą rodzinnej reputacji. Cooper próbuje udowodnić, że sytuacja nie jest taka zła i wciągnięty w rozmowę ledwo unika potrącenia przez samochód. Wreszcie dociera do biura, gdzie pracuje, w centrum obsługi kliniki. Idąc do swojego stanowiska, udaje mu się rzucić kilka głupich żartów na temat swoich kolegów. Jednak zanim zdąży nawet rozpocząć pracę, zostaje wezwany na spotkanie z szefową, kobietą o imieniu Maureen. Otrzymała skargę na nieodpowiednie zachowanie Coopera wobec klientów, więc planuje go zwolnić. Nagle ich rozmowę przerwa ogłuszający dźwięk, powodując, że wszyscy pracownicy biura tracą przytomność. Minęło kilka dni. Całe biuro jest pokryte pajęczynami. Przyprawiające o dreszcze owady wciąż poruszają się po biurze i żądną ludzi uwięzionych w kokonach. Cooper odzyskuje przytomność i wydostaje się z kokonu. Czuje się chory od dziwnego białego śluzu. Nagle spada na niego ogromny chrząszcz. Pomimo strachu Cooper stawia mu czoła i udaje mu się go odgonić. Po chwili uspokojenia zauważa, że jego szefowa Maureen jest uwięziona w pobliskim kokonie. Cooper rozrywa pajęczyny i przywraca jej świadomość. Maureen także czuje się chora i jest zdezorientowana tym, co się dzieje. Nagle przypomina sobie, że miała spotkać się ze swoją córką przed tajemniczym wydarzeniem. Ale co się stało z jej córką teraz? I czy są jeszcze ludzie żywi, poza budynkiem? Maureen razem z Cooperem wybiegają z biura i widzą, że wszyscy ludzie na ulicy również są zamknięci w ogromnych kokonach. Maureen dostrzega swoją córkę w samochodzie, a Cooper oferuje swoją pomoc w jej uwolnieniu. Cooper pomaga Sarah, córce Maureen, wydostać się z kokonu. Jednak dziewczyna nie od razu rozumie jego intencji i rozpiera gaz z pojemnika w jego oczy. Nagle ogromny owad przypominający osę chwyta Maureen i odlatuje z nią. Sara krzyczy ze strachu, ale nie może nic zrobić, żeby pomóc matce. Cooper cierpi z powodu pieczenia w oczach. On i Sara zdają sobie sprawę, że muszą szybko uciekać, ale ogromne owady zaczynają pojawiać się wszędzie. Przez przypadek przewracają kosz na śmieci. Sara zauważa, że owady reagują na dźwięk. Aktywuje alarm w swoim samochodzie, a wszystkie obrzydliwe insekty biegną w jego kierunku. Dzięki temu udaje im się uciec. Cooper i Sara uciekają do kawiarni, licząc na schronienie przed owadami. Sara jest bardzo zaniepokojona losem matki i chce wiedzieć, co się stało. Ale dla Coopera sytuacja jest równie tajemnicza. Sara chce pomóc ludziom w kawiarni, ale Cooper jest przeciwny temu pomysłowi. Nigdy nie wiadomo, jak zareagują, a wyjaśnienia wszystkiego każdej osobie jest bardzo męczące. Nagle pewien mężczyzna o imieniu Hugo chwyta Sarę za szyję. Cooper obawia się takiej reakcji ludzi. Próbuje pomóc Sarze, ale zostaje uderzony w szczękę. Wtedy znów pojawia się przerażający owad i atakuje Coopera. Hugo odwraca uwagę od Sary i niszczy insekta. Po odzyskaniu przytomności Sara nadal postanawia obudzić wszystkich w kawiarni. Cindy, Alberta, Litchi, Rogera, PJ i policjanta. Cała grupa próbuje zrozumieć, co robić dalej. Roger proponuje wyjazd swoim samochodem ciężarowym, ale Sara ostrzega, że to zły pomysł, bo hałas przyciąga insekty. Roger i PJ ignorują rady wszystkich i wsiadają do samochodu ciężarowego. Dźwięk silnika natychmiast przyciąga ogromne chrząszcze, które miażdżą pojazd. PJ próbuje uciec z samochodu, łamie nogę i później zostaje przygnieciony pod kołami niekontrolowanej ciężarówki. Owady niosą Rogera, który był za kierownicą, swoimi przerażającymi czułkami. W walce z przerażającymi stworzeniami ginie również policjant. Ojciec Hugo zostaje urządlony przez insekta w plecy. Wydaje się, że rana jest nieszkodliwa, ale mężczyzna nie ma pojęcia, jak to wszystko się skończy. Pozostali ocaleni ukrywają się w najbliższym budynku. Litchi sugeruje zbadanie okolicy, podczas gdy grupa idzie na dach. Tam widzą tajemniczy czerwony dym i całe roje owadów przypominających osy, lecące w przeciwnym kierunku. Ocaleni zastanawiają się, co zrobić dalej. Cooper proponuje udanie się do swojego emerytowanego ojca, który posiada schron ze wszystkim, czego potrzebują. Ale czy będą mogli przeżyć taką długą podróż? Nagle kilka owadów leci w ich stronę. Litchi macha rękami, ale owady przelatują obok. Okazuje się, że te potwory są ślepe i polegają wyłącznie na słuchu. Ocaleni postanawiają dowiedzieć się więcej o owadach. Przeciągają chrząszcze do szafki za pomocą radia, tak aby uwięzić go w środku. Litchi sugeruje wydoić go jak węża, żeby zbadać jad.
Reszta grupy nie jest zbyt przekonana do tego pomysłu, ale ostatecznie się zgadza. Podobnie stają do walki z przerażającym owadem i uzyskują próbkę jadu. Towarzystwo czeka na wyniki badań Richie i wspomina, co robili przed utratą przytomności. Wszyscy słyszeli dźwięk przypominający gwizdak psa, który sprawiał ból. Tymczasem przy użyciu dostępnych środków Richie odkrywa, że trucizna działa jak środek uspokajający dzięki specjalnemu kompleksowi białek. Odkrywa także czerwony gaz, podobny do tego, który widzieli na niebie. Naukowiec sugeruje, że to owady go wydzielają, ale nie wie co to jest. Wyczerpani ludzie postanawiają zostać w budynku na noc i ruszyć rano do schronu ojca Coopera, zatrzymując się po drodze przy domach każdego członka grupy. Przed snem Cooper próbuje przypomnieć sobie, gdzie wcześniej spotkał Sarę, ponieważ jej twarz jest mu bardzo znajoma. Nie może zasnąć i postanawia poszukać jedzenia. Nagle z pudełka wyłazi kilka małych insektów, przerażając Coopera, który opuszcza pudełko, jednak jeszcze bardziej przestrasza go Cindy, która niespodziewanie pojawia się za nim. Cindy mówi Cooperowi, że pracuje w telewizji i sugeruje, że razem mogą udać się do studia, ponieważ z tego miejsca mogą skontaktować się z dowolnym punktem na świecie. Cooper zgadza się i mówi, że wrócą po pozostałych rano, jednak Cindy ma inne plany. Chce wyjść tylko z Cooperem. Chłopak zaczyna rozumieć, że się jej podoba, ale nie dzieli jej uczuć. Następnego ranka grupa budzi się od hałasu dochodzącego z szafki. Uwięziony chrząszcz próbuje się wydostać i wydaje okropne dźwięki, które mają przyciągnąć jego pobratymców. Albert wdziera się do szafki i niszczy chrząszcza. Przerażeni ludzie zdają sobie sprawę, że nadszedł czas, aby opuścić miejsce. Richie odmawia wyjścia, ponieważ chce obudzić jak najwięcej ludzi. Uważa, że w ten sposób łatwiej będzie walczyć z owadami. Wszyscy z wyjątkiem Richie wychodzą na zewnątrz i kierują się w stronę miasta. Cooper chce porozmawiać z Sarą, więc idą osobno od reszty. Sara nie lubi takich pytań i nazywa Coopera ograniczonym i niedojrzałym. Szyderczo wymieniają się swoimi spostrzeżeniami na temat siebie nawzajem. Wreszcie grupa dociera do domu Alberta i Hugo. Muszą odwiedzić chorą na łóżku matkę Hugo. Cooper wchodzi z nim do środka, podczas gdy dziewczyny decydują się poczekać na mężczyzn na zewnątrz. Nagle Sara znajduje w swoim kieszeni notatkę z numerem telefonu Coopera. Niestety, matka Hugo już nie żyje. Albert zaniepokojony wychodzi z domu z pistoletem i mówi, że jest gotów iść naprzód. Cooper tłumaczy mu, że jeśli odda strzał, ogromny chrząszcz natychmiast zbiegną się w stronę dźwięku. Jednak Albert ignoruje tę uwagę. Reszta może tylko polegać na jego zdrowym rozsądku. Teraz drużyna zbliża się do domu brata Cindy. Na podwórku zauważają kilka osób uwięzionych w kokonach, podejrzanie leżących obok siebie. Nagle brat Cindy wychodzi z garażu z kolejnym kokonem w ręku. Jednak mężczyzna przekształci się w przerażającego mutanta. Teraz jest w połowie człowiekiem, w połowie owadem. Atakuje ocalałych i rani Coopera. Cindy próbuje z nim rozmawiać, ale on ją chwyta. Hugo ratuje blondynkę, ale Cindy prosi go, aby nie zabijał jej brata. Nie zdając sobie sprawy, że w tej istocie już prawie nic nie zostało z człowieka. W końcu Hugo i Albert dźgają obłąkanego mutanta widłami. Przerażeni ludzie dochodzą do siebie w domu. Sara opatruje ranę Cooperowi, podczas gdy Hugo i Albert sprawdzają, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte. Cooper prosi Sarę, żeby nie biła go, tylko po prostu uciekła, jeśli także przemieni się w takiego potwora. Chłopak mówi, że zawsze marzył o jakiejś katastrofie, żeby mógł żyć w lesie z dziewczyną taką jak Sara i odbudować populację planety. Rozmawiają i dzielą się więcej informacjami o sobie nawzajem. Cooper przyznaje, że niedawno stracił także matkę. Albert kontynuuje eksplorację domu i nagle czuje się bardzo źle. Być może ukąszenie przerażającego owada zaczyna właśnie być odczuwalna. Mężczyzna spotyka Sarę w kuchni. Nie mówi jej o swoim stanie, ale prosi ją, żeby zajęła się jego synem tak, jak opiekuje się Cooperem. Dziewczyna jest zaskoczona taką prośbą, ale zgadza się. Cooper zasypia po ciężkim dniu. Nagle budzi go Cindy i mówi jej, że jej brat był dobrym człowiekiem i zawsze o nią dbał. Cooper zapewnia dziewczynę, że wszystko będzie dobrze. Teraz jednak Cindy chce, żeby Cooper opiekował się nią. Rozbiera się i kładzie obok zaskoczonego chłopaka. Chce go pocałować, ale on odsuwa ją i tłumaczy zauroczonej dziewczynie, że teraz myśli o czymś innym. Cindy obraża się na Coopera i wychodzi z pokoju. Ocaleni kontynuują swoją podróż. Sara ponownie patrzy na tajemniczy dym i myśli, że unoszą się z gniazda przerażających istot, chce tam iść, bo jej matka może tam być. Cooper odwodzi dziewczynę, ponieważ szanse na znalezienie jej i wydostanie się z życiem są bardzo niewielkie. Kilka olbrzymich los leci ponownie nad grupą ocalałych. Ludzie milkną i liczą, że owady przelecą obok, ale nagle Cindy zauważa, że Cooper i Sara wstrzymają się za ręce ze strachu. Złości się na Coopera, wpada w histerię i zaczyna krzyczeć, przyciągając chrząszcze. Reszta próbuje bezskutecznie ją uspokoić. Nic nie pomaga.
i Albert strzela do niej z karabinu. Cooper i Sara są w szoku, ale Albert twierdzi, że w inny sposób by się nie zatrzymała. Rozpoczyna się kolejna walka z przerażającymi osami. Albert niszczy kilka stworzeń, ale jedna z nich chwyta go i próbuje go unieść. Cooper w porę przechwytuje karabin i uwalnia mężczyznę, jednak w tym momencie sam zostaje zaatakowany przez owada. Sara próbuje mu pomóc, olbrzymia osa jednak go puszcza, a natychmiast chwyta dziewczynę i odlatuje razem z nią. Wreszcie po pewnym czasie Cooper, Albert i Hugo docierają na swoje miejsce przeznaczenia. Ojciec Coopera woła swojego ulubionego psa, Lucy. Cooper prosi swojego ojca, żeby nie krzyczał, ale jego ojciec kocha zbytnio Lucy, niemal tak samo jak swojego syna, więc wciąż próbują znaleźć. Wieczorem nagle Albertowi wypadają zęby. Natychmiast po tym zaczyna przekształcać się w obrzydliwego mutanta. Atakuje Coopera, chłopak stara się odwrócić uwagę przerażającej istoty. Rozluźnia jej chwyt, a potem sam syn mutantowego ojca strzela do niego. Hugo płacze, ale wyjaśnia Cooperowi, że jego ojciec kazał mu to zrobić. Inne owady zbierają się wokół dźwięku strzału. Ethan, ojciec Coopera, niszczy jednego z nich, a teraz trójka próbuje się ukryć. W sypialni znajdują zmutowaną Lucy. Ethanowi udaje się odwrócić jej uwagę jej ulubioną zabawką. Nagle mnóstwo przerażających chrząszczy atakuje ich, ale udaje im się schronić w schronie. Ojciec nagle gasi światło, mówiąc dobranoc. Widzimy ponownie wspomnienie Coopera, kiedy niemal został potrącony przez samochód, ale teraz okazuje się, że za kierownicą była Sara. Kłócą się, ale Cooper daje dziewczynie swój numer w przypadku, gdy uszkodził jej samochód. Oczywiście jest to tylko pretekst, żeby ją zaprosić. Dlatego Sara miała notatkę z numerem telefonu chłopaka. I dlatego Cooper myślał, że twarz Sary jest mu znajoma. Ojciec dzwoni do Coopera, chłopak budzi się nagle. Podczas śniadania Ethan mówi, że w radiu nie ma żadnych wiadomości rządowych. Co oznacza, że są sami. Daje swojemu synowi ubranie kamuflażowe i planuje trasę do bezpiecznego miejsca. Cooper jest niezadowolony, że jego ojciec znowu podejmuje decyzję bez niego. Przecież chce się skradać do gniazda i ratować Sarę, a jego ojciec odmawia mu pomocy. Rozczarowany Cooper nie rezygnuje z celu. Wychodzi i postanawia sam pomóc Sarze, ale nagle zostaje aresztowany przez wojsko i wrzucony do więzienia. Chłopak nie rozumie, co się dzieje. Staruszek w sąsiedniej celi tłumaczy Cooperowi, że policja uważa, że wszyscy są zarażeni i wkrótce przemienią się w mutujące chrząszcze. Staruszek opowiada swoją historię i okazuje się, że był jednym z członków grupy Litchi. Jednak nie udało im się uporać z owadami. Dym unoszący się z gniazda chrząszczy okazał się łatwopalnym gazem, produkowanym przez wszystkie owady. Z powodu tego gazu wybuchł pożar, który zniszczył schron grupy. Nikt nie przeżył poza staruszkiem. W międzyczasie przerażona Sara nadal eksploruje ogromne gniazdo od środka i znajduje królową składającą jaja. Ethan, Cooper i Hugo zostają przewiezieni na te miejsce. Cooper próbuje wytłumaczyć policjantom, że bardzo łatwo sprawdzić, kto jest zarażony. Wystarczy sprawdzić plecy w poszukiwaniu ukąszenia. Zgadzają się sprawdzić plecy Ethana, ale okazuje się, że już został urządlony. Wybucha strzelanina, w międzyczasie ocalały staruszek przekształca się w insekta i zostaje natychmiast zniszczony. Ojciec Cooper radzi sobie z policjantami, a trójka ucieka z miejsca, zabierając ze sobą broń i inne przydatne przedmioty, w tym materiały wybuchowe. Tymczasem przerażona Sara nadal eksploruje ogromne gniazdo od środka i znajduje królową składającą jaja. Ethan, Cooper i Hugo kontynuują swoją podróż na znalezionych obok miejsca rowerach. Ethan wyjaśnia, jak został urządlony. Wyzwoli psa sąsiada z kokona, ale pies zaczął szczekać, przyciągając chrząszcze. Walcząc z nimi, Ethan został także urządlony. Grupa dociera do klifu i widzi ogromne gniazdo obrzydliwych owadów. Teraz także Ethan jest zdeterminowany, żeby dostać się do siedliska i zniszczyć je. Sara patrzy z przerażeniem, jak królowa pożera ludzi w kokonach. Dziewczyna planuje oddalić się od niej, a napotyka na mutanta dziecko. On wyczuwa Sarę i nagle zaczyna przeraźliwie krzyczeć. Sara musi jak najszybciej uciec. Nagle Ethan zaczyna się źle czuć. Cooper chce mu pomóc, ale ich ojciec przykuwa swojego syna do drzewa, a Hugo go obezwładnia. Mężczyzna nie ma już nic do stracenia, więc postanawia podkraść się do gniazda i je wysadzić. Żegna się ze swoim synem i odchodzi. Ethan jest już przy wejściu do gniazda. W tym samym czasie Hugo odzyskuje przytomność i niedługo potem uwalnia Coopera. Chłopcy bez wahania kierują się w stronę gniazda, chociaż mężczyzna kazał im trzymać się z dala od tego miejsca. Sara słucha uważnie każdego dźwięku. Nagle zbliża się do niej Ethan. Przerażona dziewczyna myśli, że to chrząszcz i bije mu nóż w rękę. Przedstawia się i Ethan tłumaczy jej, jak może uciec. Sara płacze, bo nie udało jej się odnaleźć matki. On jej uspokaja i mówi, że przyszedł, żeby wysadzić to straszliwe gniazdo. Sara sugeruje, że Ethan zabierze ją do legowiska królowej. Docierają do tego przerażającego miejsca, ale nie znajdują tam królowej.
Ethan każe Sarze odejść. Nagle odkrywają królową nad sobą i jest gotowa do ataku. Ethan otwiera ogień do niej, ale zniszczenie tej ogromnej istoty nie jest takie proste. Cooper i Hugo słyszą odgłosy strzałów i śpieszą na pomoc. Królowa zaczyna wydawać ogłuszające dźwięki, ale Hugo ma problemy ze słuchem, więc jej krzyk na niego nie wpływa. Chłopak rzuca do jej ust materiał wybuchowy w odpowiednim momencie. Cooper nadal strzela do niej, kiedy nagle jego ojciec zaczyna przekształcać się w potwora. Chłopcy spieszą ku wyjściu. Cooper aktywuje materiał wybuchowy, a całe gniazdo ogarniają płomienie, po czym eksploduje i rozpada się na małe kawałki. Cooper budzi się w szpitalu, gdzie witają go Sara i Hugo. Otwierają okno. Zamiast przerażających dźwięków, teraz słychać śpiew ptaków. Chłopcy wychodzą na ulicę i zaczynają wydobywać ludzi z kokonów. A w końcu Hugo zaprasza Sarę na randkę. Jednak radość ze zwycięstwa nad potworami nie trwała długo. Nagle obracają się i widzą coś przerażającego. Ale co dokładnie, pozostaje tajemnicą. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.